Wojtek, wygrywamy 1-0 z GKS-em Katowice i to zwycięstwo smakuje naprawdę bardzo dobrze. Mi również smakuje bardzo dobrze. Cieszy mnie powrót na boisko, cieszy mnie 3 punkty w tak ważnym momencie dla drużyny, bo Drutek Zbytowia potrzebowała tych punktów. Cele i ambicje mamy wyższe, a rzeczywistość nas sprowadziła troszeczkę na ziemię, bo że tak powiem, uciekają nam ci z przodu. Natomiast mało punktów nas dzieli od strefy barażowej. Troszeczkę to na nas wpłynęło i zareagowaliśmy poprawnie. Wydaje mi się, że w dzisiejszym meczu ponad styl i ponad piękno piłki nożnej była ambicja, była walka, skoczenie sobie do gardeł. To jest pierwsza liga, czasami te cechy, te ambicjonalne, wolicjonalne są po prostu ważniejsze niż to, co się dzieje, to, co zawodnicy pokazują, czy mają klasę, czy jakość, jaką mają jakość. Osobiście jestem dumny, że dałem radę. Na pewno moje dziecko jest szczęśliwe, moja rodzina jest szczęśliwa. Muszę się zapytać o tę sytuację sprzed przerwy, gdzie doszło do chyba regularnych zapasów. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Nic nie widziałem. Normalna piłka nożna. Takie sytuacje się zdarzają. Nie wiem, o co chodziło, ale w takiej sytuacji trzeba iść jeden za drugim. Powraca Wojciech Wyszyński do składu, powraca Bytowia z czystym kątem. No cieszy mnie to, że nie straciliśmy bramki. Prawdę mówiąc, czuliśmy się pewnie mimo tego, że Katowice miały dużo stałych fragmentów, które sprowokowaliśmy. Mimo wszystko czułem się bezpiecznie. Jakoś nie wydaje mi się, nie przypominam sobie, żeby Gerard miał jakąś sytuację, gdzie mógł się popisać interwencją. Dobra, dziękuję i gratuluję.